Dzień dobry. Witam wszystkich graczy, koneserów i wyjadaczy. Nawet powiedziałbym, że ponad 1000 tych graczy jest wśród nas, ale nie będę spoilerował leciutko. Witam ciebie też, panie Rze, serdecznie. Witam ciebie, panie Ej, witam wszystkich słuchaczy. Przerywamy naszą rutynę kompletną. Drodzy państwo, zajęło nam to trochę, 2 lata, miesiąc i 2 tygodnie, bodajże. Wiem, że mówiłem prywatnie z tobą, panie Ej. No ale jesteśmy tutaj, symboliczna granica została złamana. Muszę powiedzieć, ja wiem, że ty też powiesz od siebie, ale muszę powiedzieć, że naprawdę jestem zaskoczony, że jesteśmy tutaj po tym całym czasie. Przez większość czasu trwania tego kanału wydawało się, że to jest granica nie do osiągnięcia. To jest horyzont, który nie zbliżał się do nas. Był kompletnie abstrakcyjną granicą, no ale jesteśmy, kurczę, tutaj, no jest, co ja mam powiedzieć, no fenomenalna sprawa, no dziękujemy naprawdę wszystkim, piękne to jest, nie? Ja oczywiście też chciałbym swoje 2 grosze, z panem Jayem zawsze, znaczy, no nawet wydaje mi się, że mówię zupełnie poważnie, że zawsze mieliśmy takie nastawienie, że nasz kanał ogólnie generował troszeczkę więcej wyświetleń niż by statystyki i powiedzmy te liczby subskrypcji się przekładały na to. Teraz mamy, dzięki wam, no mamy naprawdę symbolikę, ponieważ my tak troszeczkę pół żartem, pół śmiechem mówiliśmy, że 1000 to jest moment, w którym ktoś faktycznie zaczyna nas traktować odrobinę na poważnie i to, co robimy, faktycznie ma jakiś sens i spada na czyjeś uszy, uszy, które są w stanie tego wysłuchać z jakimś szacunkiem. Dlatego i zamiast teraz nie wiadomo jak obiecywać, nie wiadomo co robić, to jedyne co dodam od siebie, że teraz jedyne co możemy tak naprawdę zrobić, to dalej robić content, po który tu przyszliście, i deklaruje się poniekąd, że to właśnie będziemy robili. Dalej będziemy robili to, co chcecie u nas widzieć, bo nam to sprawia wielką frajdę, a sprawia nam tej frajdy jeszcze więcej, gdy widzimy, że faktycznie po drugiej stronie stoją osoby, tak, które są w stanie nas wysłuchać i dołączyć się do naszych walk o lepsze gry na jutro i tego typu rzeczy. Więc po prostu dziękujemy. Tak, no zabrzmiało to trochę pompatycznie z tą twoją walką, ale generalnie tak trochę to wygląda. No, możesz, skorzystam jeszcze z okazji i tak troszeczkę powspominam, jak zakładaliśmy ten kanał, to mieliśmy inny pomysł na niego. Troszeczkę YouTube i rzeczywistość nas zweryfikowała pod względem tego, co się ogląda, co się nie ogląda. Nie, żebym teraz narzekał, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, co mówimy od dłuższego czasu, czyli ta motywacja, bo to, że my nie robimy dokładnie tego, jak sobie to wyobrażaliśmy kiedyś, to nie znaczy, że nie daje nam to przyjemności, wręcz przeciwnie. Powiedziałbym tak, poszły materiały, które nie spodziewaliśmy się, że pójdą, a myśleliśmy, że pójdzie coś innego. Także to była właśnie ta weryfikacja. Ale żeby była jasność, ja nie żałuję, że tak wyszło. Cieszę się, że tu jestem, ty też się cieszysz. Także, kurczę, no, 4 cyfry w subskrypcjach, piękna sprawa. Mnie przede wszystkim najbardziej cieszy to, że faktycznie widzę powtarzające się awatary, czy też nazwy użytkowników w komentarzach. Tak. Mnie cieszy to, że są z nami osoby od 1,5 roku, bo YouTube ma taką funkcję, że jak ktoś się subskrybuje, to możesz się najechać, jest napisane, że subskrybujecie od tam powiedzmy 1,5 roku. I podałem się to, że dla części z was jest to jakaś, jest to równie długa podróż co dla nas, więc po prostu tak, jest to miłe i wydaje mi się, że chyba rzeczywiście ty chcesz coś jeszcze od siebie dodać, że można by przejść już do konkretnego dzisiejszego materiału. Tak, no ja to tylko dokończę, tak naprawdę powtórzę ciebie, ale chcę, żeby ja też chcę to powiedzieć. Będziemy robić, starać się robić jak najlepszy content. Także nic się nie zmienia, jeśli chodzi o was, słuchaczy. No. W naszym. Bo też myślę, że może warto to wyklaryfikować, czy nie wiem, nam teraz coś nie strzeli do głowy, bo jak mamy te kasłubów, czy nie wiem, nie będzie 180 stopni, jeśli chodzi o kierunek tego kanału. Nie planujemy, nie, prawda? Nie, absolutnie. No. Będą materiały normalne, jakby główny mięcho tego kanału, czyli podcasty wspólne w poniedziałek i w międzyczasie, w międzytygodniu jakieś solówy, czy to ja, czy pan Ej, to już zależy od tego tak naprawdę, co się dzieje i czy mamy coś ciekawego do przekazania, bo też mamy bardzo dużą awersję na sztuczne zapychanie kanału tylko po to, żeby była aktywność, nie? Mhm. Do niczego nie prowadzi.
No. Też moim zdaniem fajnie, że właśnie powiedziałeś, biorąc pod uwagę, że ostatnio dużo osób z nami jest nowych, to naszym zawsze takim korzeniem i podstawą kanału były niedzielne z naszej perspektywy nagrywki, a z waszej perspektywy materiał poniedziałkowy. Mhm. Więc w poniedziałek macie zawsze gwarantowany materiał w duecie, bo to jest nasz taki korzeń, z którego wychodzimy. Tak, dokładnie. No i dobra, jest fajnie. Ale żeby troszeczkę sprowadzić nas wszystkich na ziemię, w gamingu nie jest tak fajnie. Ostatnio zrobiłem materiał Gogu, zrobili super to, ale już wystarczy tych rozpuszczania nas. To tak naprawdę temat dzisiejszego materiału zaczął się od czegoś, co mi pan Ej powiedział prywatnie. Mianowicie jeden z deweloperów BioWare'u przy okazji najnowszego Dragon Age'a wyzwał graczy od takich i takich. I ja mówię, kurczę, to nie jest pierwsza taka tego typu rzecz, którą ja słyszę i zacząłem sobie przypominać poprzednie właśnie tego typu, no... Incydenty. I wyszło na to, że stworzył nam się świetny materiał, jak deweloperzy obwiniają wszystkich naokoło, włącznie z graczami, oprócz ich samych, za to, że gry się nie sprzedają, albo tak naprawdę, jak pokażemy też za to, że za wszystko, że trawa jest za mało zielona i tak dalej, i tak dalej. Tak, i też zaczniemy temat odrobinę przynajmniej, skąd zaczęła się meta pewnego rodzaju, że coraz łatwiej przychodzi deweloperom, nie podoba wam się nasza gra, to jej nie kupcie, po czym nikt nie kupuje gry i mają takie, nie no my żartowaliśmy, kupcie Pikachu, proszę. Tak, więc korzenie tego mema powiedzmy troszeczkę już też dzisiaj wam przedstawimy. Dobra, i mamy specjalnie przygotowany taki dywan, który, czerwony dywan, który nas idealnie wprowadzi w całą narrację, którą dzisiaj chcemy wam pokazać. Będzie to artykuł z, już zapomniałem czego, Aftermath, serwis bodajże. Wszystko będziecie mieli podlinkowane, będą, i też jedna bardzo ważna rzecz, w momencie, w którym będziemy pokazywali wam, mówili konkretnym odniesieniem się do tekstu, to będziemy wam pokazywali na ekranie normalnie cytat, czy też screeny i tak dalej, więc będzie można zerkać na ekran. Tak. Dokładnie. Zaczynamy tą narrację artykułem z serwisu bodajże Aftermath, zatytułowanym następująco. Kontrowersje wokół recenzji Dragon Age, The Veilguard, w domyśle, pokazują, jak bardzo YouTube i Twitter zatruły dyskusję o grach wideo. I miejmy to w pamięci. Ja już bym się tutaj odniósł do tego, ale wiem, że to... Spokojnie, panie. Tak. Jeszcze za młody dzień. YouTube i Twitter zatruły dyskusję o grach wideo. I ja teraz... Przytoczę parę cytatów z tego artykułu, to nie będzie cały artykuł. W dzisiejszych czasach, gdy pojawia się duża nowa gra, można w zasadzie rzucić kostką, by zgadnąć, jaką reakcjonistyczną kontrowersję wywoła. Czy moment, stop. Ja muszę tu przerwać. Przepraszam, panie Jay, ale to nie ma nic wspólnego z rzutem kostką. Jeżeli robisz grę złą, jeżeli na przykład w przypadku, kurczę, już naprawdę nie chcę w tym, na tym kanale po raz kolejny mówić o Dragon Age'u, no ale przepraszam, muszę. Ale to się nie obędzie. Ale nie jeżeli, obędzie. Jeżeli w przypadku Dragon Age'a są wpychane pewne treści, których żaden gracz nie chce widzieć, to nie jest wymagany rzut kostką, żeby zobaczyć, gdzie się graczom co nie spodoba. Jest to oczywiste, co się graczom nie spodoba i też taka ciekawostka, którą dowiedziałem się już po naszych wszystkich materiałach o Dragon Age'u, przed zejściem embargo EA mocno naciskało, żeby na przykład w ogóle nie pokazywać postaci Tash, ponieważ wiedzieli, że pokazanie publicznie może się źle odbić na sprzedaż. Więc nie ma tu żadnego rzutu kostką. Czekaj, a gdybyś nie tworzył w ogóle postaci Tash, nie byłoby prościej? Prawdopodobnie, ale wtedy agenda nie byłaby wypchana w gardło. A, sorry, jestem głupi. Dobra, ja naprawdę powstrzymam się do reakcji na każde zdanie w tym artykule. Tak, ja też nie chcę spędzić ten, jak chcę go dokończyć. Kontynuuję cytowanie. Czy czeka nas moralna panika z powodu postaci trans? Konsultacje na temat różnorodności? Czy dziennikarze growi są zbyt pozytywni, a może zbyt negatywni? Jakiś inny spór, który zostanie zapomniany po tygodniu, zamienny jak ziarnka piasku zabierane przez nieustępliwe fale. Dobra, tutaj czat nie najlepiej to zrobił. Mogę na sekundkę, wiesz? Przepraszam, muszę na sekundkę, bo tutaj było powiedziane, że jakiś inny spór, który zostanie zapomniany po tygodniu. Słuchaj, może część ludzi zapomni po tygodniu, ja osobiście nie, ale wiesz, kto na pewno nie zapomni po tygodniu? Portfele EA. Tego na pewno nie zapomnią po tygodniu. Ale żeś trafił w sedno w tym momencie. W każdym razie, ja cytuję znowu, w każdym razie w tym tygodniu stałe grono oburzonych wzięło na cel recenzję Dragon Age The Veilguard. Dobra, skończyłem cytowanie. Chcieliśmy nie mówić za dużo o tej grze, ale... Kurczę blaszka. Można rzucić kostką, no tak jak mówiłeś. No nie no...
postarajmy się naszymi myślami i rozkładaniem tego na czynniki pierwsze zacząć od samych podstaw. Czy stworzyłeś dobrą grę? Obiektywnie. Dobrą grę z perspektywy fabuły, dialogów, ale też mięcha mechanicznego, walk. Czy ta gra nie jest nasycona pewnymi rzeczami, które niekoniecznie powinny mieć miejsce w rozrywce szeroko rozumianej, a zwłaszcza w grach wideo? Odpowiedzmy na te dwa pytania. No, dobrze, odpowiedzmy. Nie, no powiem, że ja wiem, w co ty próbujesz uderzyć i ja jak najbardziej się z tobą zgadzam, że to należy zacząć od podstaw. Jednakże mnie trochę śmieszy narracja budowana właśnie przez media i ja w ogóle też zauważyłem i szczerze mówiąc bardzo mi się to podoba, że u nas na kanale coraz częściej poza krytyką gier krytykujemy największe media, bo uważam, że media powinny być niezależne i powinny przedstawiać ludziom, nawet teraz konkretnie graczom, prawdę. I ten właśnie artykuł bardzo to pokazuje, że jest jakaś taki deal, taka umowa wzajemnego szacunku pomiędzy największymi artykułami czy tam właśnie serwisami i oni wszyscy, wiesz, oni są zawsze jednozgodni, zgodni są ze sobą, oni zawsze mają jedno to samo zdanie i ich taką trochę kontrą na to, że media niezależne, czyli twórcy, na przykład tacy jak my, bardzo to skromnie, nagrywamy pokazując prawdę czy pewne inne oblicze danej sytuacji, to oni teraz to kontratakują, mówią, że oni się po prostu czepiają tylko po to, żeby się czepiać, mogą sobie rzucić kostką i znajdą jakąkolwiek dramę czy sytuację, do której się przyczepią. No nie, no mówimy o prawdzie, pokazujemy prawdę, pokazujemy fakty. Jak Max Kolonko, mówimy jak jest. Nie no, ale tak na serio mówisz, że tutaj wszyscy te legacy media tak zwani, czyli te duże serwisy mają wspólną retorykę. No ja bym albo mają wspólną retorykę, albo są inne tutaj czynniki, o których może nie będę mówił głośno, które sprawiają, że wszyscy są po jednej stronie barykady, no bo jakby wygląda to bardzo klarownie. Jest barykada, po jednej stronie gracze winni wszystkiemu, o czym za chwilę będziemy mówili, po drugiej stronie uciśnieni deweloperzy, którzy po prostu crunchują, obrażają graczy. Obrażają graczy. Ale chcę powiedzieć, że po tej stronie barykady, gdzie są ci deweloperzy, są też ogromne te serwisy. IGN-y, Kotaku i tego typu rzeczy. Tak. W ogóle też nie dlaczego wiem, czy oni są po tej samej stronie barykady, to ja już to pytanie zostawiam otwarte. No. Myślę, że każdy wie. Tak, nie wiem, czy ty to wiesz, panie Jay, nie wiem, czy nasi słuchacze to wiedzą, pewnie część tak. IGN w ogóle jest w własności, bo źle to kompletnie, źle to ująłem. IGN posiada bardzo wiele innych artykułów i one mogą się prezentować jako inne korporacje, inne strony, ale znaczy, jeżeli chodzi tylko o ten serwisów. Serwisów, tak, przepraszam, to jednak to tak naprawdę mają innego właściciela i wiele serwisów portali tak naprawdę są jednym, tylko że porozrzucanym przez na wiele innych pomniejszych, żeby była trochę taka iluzja, że to naciera na nas z każdej strony, a okazuje się, że to jest tak naprawdę jedna dokładnie strona. Jak najbardziej mogę w to uwierzyć, przecież IGN to jest obrzydliwie bogata korporacja. Mhm. Dlaczego skoro Tencent ma bardzo dużo studiów czy inne tego typu rzeczy jak EA, ogromni publisherzy, dlaczego nie miałoby być to samo po stronie dziennikarstwa? Robię mocne, tak, bardzo cudzysłowie. O Jezu. No wiecie co robię. Cudzysłów, tak. Cudzysłów. Dobra, idziemy dalej, bo jesteśmy w prologu ciągle. Ja bym przeszedł do drugiej strony patrzenia na ten problem, mianowicie jako, że dzisiaj pewnie tego jeszcze nie widać, ale będziemy mówili właśnie o tym, że deweloperzy, będziemy wytykali konkretne przykłady, w którym deweloperzy zaczęli najzwyczajniej w świecie obrażać i to czasami nawet tak skrajnie obrażać od najgorszych, co tylko się da, graczy i obwiniać ich za brak sukcesu danej gry. I zanim przejdziemy właśnie do tych konkretnych przykładów, to chciałbym pokazać właśnie zupełnie inną stronę medalu, czyli Hideo Kojima. Jeżeli nie wiecie, gentleman, który zajął się na przykład serią Metal Gear Solid, gentleman, który również zrobił Death Strandinga. I właśnie przy okazji. No? Przepraszam, ja Hideo Kojima nie kojarzę za bardzo. Czy chodzi ci o geniusza Kojambo? No dobra, to musisz teraz wytłumaczyć ten żart. Tak, bo to już nie pierwszy raz, kiedy ja tak wyjeżdżam z geniuszem Kojambo, ale moim zdaniem to jest genialne. Malutka anegdotka, skąd to się wzięło. Z tego czasu, jak wychodził właśnie Death Stranding, była gra bardzo, bardzo oryginalna, jak możecie wiedzieć. I na tyle oryginalna, że wyszło bardzo dużo podrób, które próbowały zrobić coś podobnego. I podrób też mobilnych. I ja wiedziałem swego czasu na Google Playu chyba podróbę gry Death Stranding, która się nazywała nieważne jak. I ona była reklamowana właśnie hasłem, że
kolejny hit od geniusza Kojambo. Tak. I tam na zdjęciu gość, który przypomina Kojimę. Tak, nie, moim zdaniem to jest genialne. Ale dobra, nieważne. Hideo tak. Kojima, kontynuuj. I on też był świadomy tego, że gra Death Stranding nie jest grą robioną pod masy. Jest to gra, która jest troszeczkę mocno oryginalna i bardzo zdroworozsądkowo założył, że to nie będzie gra, która podbije cały świat. I nawet też taka ciekawostka troszeczkę niezwiązana z materiałem. Z tego co wiem, nie wiem czy to jest na 100% prawda, ale wiele słyszałem takich informacji, że w ogóle aspekt strzelania i broni palnej został dodany do gry troszeczkę na siłę, bo tak bardzo wiedzieli, że ta gra się nie sprzeda, więc że muszą troszeczkę lepiej pokazać i sprzedać, to dodali właśnie elementy gameplayowe broni palnej. I wiesz coś więcej na temat? No wiem, bo ja zrobiłem 2 razy platyny. No właśnie. W tej grze. Tak, i słyszałem zresztą, jak mówiłeś mi o tych segmentach strzelankowych. Nawet jeżeli to jest prawda, to zostało to na tyle umiejętnie wplecione w fabułę, że nie odbija się jakoś to szkawką, w sensie nie mówię o Jezu, kompletnie inna gra, znaczy mechanicznie to jest trochę inna gra, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Jak najbardziej mogę uwierzyć w to, że zostało to, że tak powiem, dla gracza amerykańskiego, nazwijmy to, te segmenty strzelankowe wplecione. Generalnie po co mówimy w materiale, że deweloperzy obrażają graczy o wszystko. Po co zaczynamy od przykładu dewelopera, który wyjątkowo nie obraża graczy? Po to, żeby pokazać wam kontrast, jak wygląda zdrowy rozsądek. To co ty mówiłeś, panie. Death Stranding, produkcja bardzo oryginalna. Zdroworozsądkowo pan Kojima założył, że nie będzie dla wszystkich i to jest jakby, to jest gra niszowa. Tak. Tak powinno to się robić. Więc i po nawet to go przytaczamy. Chciałbym tylko skończyć, bo nie wiem, czy ty to wiesz. Wielokrotnie widziałem, gdy jacyś dziennikarze pytali się Kojimę o, czy uważa, że ilość sprzedanych kopii to sukces, czy jest tego zadowolony. I on bardzo spokojnie i chłodno mówił, że oni są świadomi, że to był ich artystyczny wybór, że nie oczekiwali, że ta gra podbije świat. Ich wizja artystyczna była większa niż żąda podbicia świata. Więc fajna właśnie taka pokora. Taka właśnie pokora. Mm-hmm. My robimy grę, mamy wizję artystyczną, ona nie podbije świata, ale będziemy z tego dumni. I właśnie po drugiej stronie mamy osoby, które o nie, gra się nie sprzedała, ty nieutalentowany bałwanie, cymbale, takie teksty dokładnie będą padały zaraz. No tak, no. Hideo Kojima jest jednym z tych przykładu mniejszości, jeśli chodzi o deweloperów, czyli chłop ma wizję i dla niego wizja jest ważniejsza, przekazanie wizji jest ważniejsze niż wszystko włącznie z zarobkami. To jest wymierający gatunek niestety, bo no, dobra, nie będę schodził z torów. Generalnie kończąc po co pokazujemy przykład, jak się to powinno robić, jeśli chodzi o deweloperów, po to, żebyście pamiętali o tym i porównywali sobie do tego, co będzie nadchodziło teraz, tak. Bo to chodziło tylko i wyłącznie o kontrast. A będzie źle, nie spoilerując. Kto zaczyna? Dobra. No leć, Dragon Age The Veilguard, no na chwilkę, nie ma opcji, no wybaczcie nam. Jako, że o Dragon Age już zostało powiedziane wystarczająco, to powiem bardzo szybko. Były główny reżyser dialogów nazywa graczy incelami. Kontekst, oczywiście Dragon Age, jak wiemy, postaci trans, postaci wszelakiej orientacji i jak oczywistym było to. Gra spotkała się z falą krytyki z każdej strony, bo nie podobało się to graczom, że dlaczego jest im wpychane coś takiego do gry. Na dodatek, że Dragon Age ma swoje korzenie, które są skrajnie inne od tego, co prezentował Veilguard. I odpowiedzią na te zarzuty i te trochę takie jęczenie i kurczę, nie podoba nam się to, panowie, było nazwanie ich przez byłego głównego reżysera dialogów incelami. Jak byś w ogóle przetłumaczył to na polski wyraz incel? Osoba, która nie lubi kobiet. Okej. I nie ma kontaktu z nimi. Chciałem coś powiedzieć, ale nieważne. Chyba to jest logiczne, że najbardziej zdroworozsądkowym podejściem za to, że robisz słabą grę, wpychasz tam różne treści, które niekoniecznie mają tam miejsce, po czym Surprise Pikachu Face po raz kolejny gra się nie sprzedaje. Logicznym jest, że wyzywasz twoich konsumentów. Oczywiście. Tak? Jakby problem nie jest w tobie. To jest chyba zrozumiałe dla wszystkich tutaj. Nie? To jest piękne, że wiesz,
korporacja, która zarabia pieniądze ze sprzedawania produktu, obraża potencjalnych nabywców produktu. To jest tak świetne, zamiast się, wiesz, może niekoniecznie tyle, że dostosować, ale podejść do tematu z szacunkiem, czy wiesz, jakkolwiek to przedstawić. Ale wiesz, mówimy o szacunku w przypadku Dragon Age The Veilguard. Tam nic w tej grze nie zostało z szacunkiem, więc czemu mamy się spodziewać, że nagle jakiś jeden reżyser czy inny że boss... Ludzie, którzy stoją za nimi, oczywiście, za produktem, który nie ma szacunku, mają szacunek ludzie, nie? Tak, tak. To wszystko widzisz. Te historie mają sens, jak się czasami będzie znał kontekst. No. Także, ale już pomijając, okej, możemy odłożyć na bok całą grę, jej jakość i to, co w niej jest, jej treści. Jeżeli jesteś human beingiem, czyli przedstawicielem gatunku ludzkiego i pełnisz jakąś tam pozycję, która wymaga od ciebie, że się wypowiadasz publicznie, to wydawałoby, a nawet jak, zapomnijcie o tym, co powiedziałem, jak jesteś jakimkolwiek człowiekiem, wypadałoby jakiegokolwiek poziomu kultury i nieobrażania siebie, a zwłaszcza w internecie, w którym, jak wiadomo, nic nie ginie. Mhm. Mówi tutaj o najbardziej bazowej po prostu kulturze ludzkiej. Już odkładam wszystko inne na bok. A też wiesz co, panie Jay, zobacz, ja troszeczkę udam się w jakiś alternatywny scenariusz tej sytuacji. Wyobraź sobie, że dokładnie ten sam człowiek czy ktokolwiek, który jest bardzo wysoko usadzony w EA, czy też BioWare'ze, odpowiedziałby na ten ryk tłumu, który moim zdaniem był zupełnie uzasadniony i ja sam ryczałem, byłem w tym tłumie. Ryczyliśmy publicznie nawet. Tak, gdyby odpowiedział, hej, panowie, panie, a nie, czekaj, nie, on nie mówi, dobra, Jezus Maria. To było nieplanowane, naprawdę. To było nieplanowane. Musimy przestać z tym Dragon Age'em. Nie, ale dobra, bo to było naprawdę nieplanowane. Ja wiem. Drodzy ludzie, zakładam hipotetyczną inną odpowiedź, nie? Inny scenariusz. Zawarliśmy w naszym produkcie dane tematy, dane problemy, ponieważ wierzymy, że rozmowa o tym i pokazanie z pozytywnej perspektywy, zawarcie tego typu treści w grze fantasy może być znakomitym przykładem, czy nie wiem, jakąś taką formą pokazania, że tacy ludzie też istnieją i też są w stanie funkcjonować, rozwiązywać trudne problemy świata, który jest atakowany przez hordę pomiotów i smoków. I oczywiście to jest jakiś losowy przykład, który wymyśliłem teraz na potrzeby tego materiału, ale to jest właśnie ciekawa rzecz, że jestem przekonany, że takie zagranie w otwarte karty i potraktowanie jednej i drugiej strony z szacunkiem, jednej strony, że rozumiem, dlaczego są niezadowoleni, mają ku temu absolutnie prawo, a po drugie, no ja jednak chciałbym, żeby w tej grze były zawarte jakieś treści. Uważam, że takie wspólne podanie ręki z szacunkiem i przedstawienie takie, dlaczego coś robimy, bez owijania w bawełny, ale też właśnie z pewną klasą, mogłoby zwiększyć, nawet mogłoby wywołać zainteresowanie, że ej, mówią jak jest, może ja zobaczę, czy im się to udało, jak ta wizja im się udała, nie? A zamiast tego ich obrażasz. Ja rozumiem, co mówisz, panie, ale jest jeden poważny problem z tym. To wymaga pewnego poziomu kultury osobistej. Tak. Który nie został zaprezentowany przez deweloperów z BioWare'u. I też jest inna kwestia. Nieważne, co mówią o tobie, ważne, żeby mówili. Jest taka myśl, że tak powiem, marketingowa. Na zasadzie takiej, że jak są jakieś dramy, nazwijmy to internetowe, czy graczom coś się nie podoba i no to jest właśnie publicznie mówią o tym, to też jest to rodzaj marketingu, no bo jakby nie patrzeć, oni mówią o tobie, o twoim produkcie, że coś im się nie podoba i zazwyczaj jak coś im się nie podoba, to mówią to dużo głośniej dla zasady, niż jak coś im się podoba. Więc jeżeli to był przykład tutaj właśnie używania takiej strategii do marketingu przez reżysera dialogów, który nazwał graczy incelami, no to mogę to jeszcze zrozumieć, ale tak czy siak nieprzyjemnie się to czyta, bo gracze są niewinni tak naprawdę. Panie Jay, wiesz co, ja... Okej, rozumiem, jakieś tam próba marketingu, ale ja na to patrzę troszeczkę z perspektywy osoby, która już trochę ma wiedzy na temat tego, jakimi ludźmi są nawet te osoby. Czy oni myślą, że naprawdę mieli przemyślaną kampanię marketingową, która będzie polegała na nazwaniu graczy i ludzi incelami? Czy po prostu jest to dziecko, które nie ma kontroli nad swoimi emocjami i spłakało się na Twitterze, obrażając swoich w cudzysłowie napastników? No, która opcja jest bardziej oczywista? Nie, ja też wątpię, żeby to była... usystematyzowane, przemyślane działanie marketingowe. Chciałem po prostu przy okazji tego zaznaczyć, że takie rzeczy też się robi. I tak. To jest prawda. Nawet jak nie robisz tego świadomie, to prawda jest, że dramy się sprzedają, no,
Tak. Dużo głośniej niż nie dramy. No ale no nieważne, idźmy dalej, bo kurczę, blaszka. W końcu koniec. Już, panie Jay, zacieramy już ręce, myjemy, tak, nie dotykamy się już Dragon Age'a. Ale koniec. Jest problem, że my to mówimy 7 raz. I dlaczego ludzie mają, że tak powiem, szanować nasze słowo, skoro mówimy to już któryś raz i znowu wracamy do Dragon Age'a. Ale uwierzcie nam, proszę, to nie jest świadomie, to po prostu tak wychodzi. Tak, naprawdę. Dragon Age był takim, nie powiem czym, ogromnym i nieładnie pachnącym, że wszędzie po prostu on się wylewa, na wszystkie tematy poboczne. Dobra, koniec, nieważne, idziemy dalej. Dobrze. Developer Concorda. Ja, okay. Ja Concord, słyszeliście? Banger. Po prostu przebił wszystkie po prostu rekordy graczy na Steamie, żartuję, zdechł. Studio upadło. Tak, autentycznie. Nawet niedawno autentycznie. Dosłownie zostało ten Firewalk. Ojej, Firewalk Studio? Wydaje mi się, że nazywali się, zostali dosłownie. Dziękujemy Państwu, do widzenia. Nie ma już Was. Tak. Dobra, deweloper Concorda, jak jeszcze deweloper istniał, nazwał niezadowolonych graczy beztalenciami. Tłumaczenie bardzo wolne. Talentless, tak. Beztalentnymi dziwactwami. Nie mam pojęcia. No generalnie wyrazy nieprzyjemne. Tu nie ma co dużo gadać, ja wiem, że ty też będziesz chciał po coś powiedzieć, ale spójrzmy na piękną, cudowną, wybitnie słodką ironię losu. Deweloper Concorda wyzywa graczy od takich i takich, po czym deweloper Concorda upada. Traci pracę. Co tu jeszcze chcesz mówić? No, to jest świetne i wiesz co, i tutaj też pada troszeczkę wątek ten, który będziemy na końcu rozwijali, ale troszeczkę go leciutko tutaj zatizuję, tak? Mianowicie tutaj też pamiętam, że padały kwestie na zasadzie nie podoba ci się gra, nie kupuj, nie chcesz wspierać, nie wspieraj. I po czym jak bardzo to jest ironiczne, gdy to jest rzucasz... Cudowne. Tak, gdy rzucasz, nie chcesz kupować gry, nie kupuj, po czym gra na premierę ma 70 graczy, z czego 65 z nich to recenzenci, którzy dostali klucz. To jest przepiękne. To jest przepiękne. Szczerze to wygląda jak taka karma dla graczy uciśnianych przez nieuczciwe ceny, przez to, jak gry wyglądają, przez to wszystko, co mówimy na tym kanale. To jest taka... to się zbierało latami i w końcu wychodzi taki payback, nie? Taka karma, która się kumuluje w tym momencie, że deweloper Concorda mówi to i to, po czym dostaje instant karmę i upada. Ale ja też się zastanawiam, jak trzeba być, wiesz, tak mocno, aż trochę do takiego stopnia bycia przekoloryzowanym, czy nawet przekolorowanym, że tak bardzo nie masz kontroli nad sobą i nazywasz ludzi talentless freakami. Ja nie potrafię tego pojąć, że pracujesz nad daną grą przez 8 lat, zostało zainwestowane w to $400 milionów, przynajmniej z tych drobniaki. Informacji, które możemy... Tak, z tych informacji, które możemy zdobyć, po czym jesteś kompletną klęską i twoją pierwszą refleksją nie jest, co zrobiliśmy nie tak, nie, to jest to te talentless freaks, to te nieutalentowane dziwaki, to wszystko ich wina. Jak tak można? No, znaczy wiesz, my się często śmiejemy na tym materiale, ale tak naprawdę to nie jest śmieszne, bo to jest taki to poziom odklejenia reprezentowany przez tych deweloperów, a jeszcze nie poruszyliśmy paru rzeczy. Więc to jest taki poziom odklejenia reprezentowany przez tych deweloperów, że to jest smutne i to jest niepojęte. A jeżeli ktoś kieruje się logiką w życiu i w podejmowanych decyzjach, to dla niego jest nie do zrozumienia, jakie decyzje doprowadziły do tego, że pali nam się produkt, bo jest fatalny, nie broni się niczym, jest nacechowany tym i tamtym. Umiera, jesteśmy, nasze studio, mogę stracić pracę, może wszystko po prostu się wywalić do góry nogami. Nasza, czyli dewelopera, pierwsza reakcja, obraźmy kogoś. Obraźmy tych, którzy są naszymi klientami, od których zależy nasze przeżycie jako studio, bo dają nam bezpośrednio pieniądze. Nie. A i wiesz, jakie jest jeszcze jedno piękne spuentowanie tej historii? Czy myślisz, że jest teraz jakikolwiek deweloper, czy boss, który szuka pracowników i zobaczyłby... to jest też śmieszne, bo ten człowiek identyfikuje się jako Dejdem, ten człowiek, który nazwał ludzi talentless freakami. Będzie to na tym, teraz... będziecie mieli to na ekranie. Tak, jednakże to było teraz, dlatego, bo nie wiedziałem, chciałem powiedzieć to pani, ale ten człowiek, wyobraź sobie, że teraz go zatrudniasz,
kiedy wiesz, że on dopiero co nazwał graczy i poszedł wiralem to, jak obraża ludzi. W sensie to jest, nie mogę użyć pewnego wyrazu, bo wiem, że YouTube tego nie lubi, ale to jest samo zniszczenie swojej kariery. Samo zaoranie. Dokładnie, dokładnie, nie możesz, panie A. Nie możesz tej osoby zatrudnić, nie możesz, nie zrobisz tego. Tak, to jest po prostu speedrun any percent, jak zrujnować sobie reputację i karierę. Tak. A to już nie chodzi tylko o to, co mówisz, to nie chodzi o to, że zamknęli dewelopera Firewood, tylko ty swojej prywatnej reputacji po prostu po czymś takim nie odbudujesz. W jednym prostym, ja nie wiem, jednym takim prostym tweetem, czy to rozumiem, że można działać impulsywnie, ale kurczę, bez przesady. Dobra, idźmy podwórz dalej. Podwórz ja zacznę następny. Szanowni Państwo, na pewno jeżeli siedzicie w grach, słyszeliście o tej dramie, kiedy miała ona swoją premierę, premiera dramy, piękna sprawa. Battlefield 5, jeżeli nie kojarzycie, to szybko przypomnę, był promowany jako gra, która posiada kobiety na polu bitwy. Powiem więcej, to nie jest clue całego problemu, że były w tej grze kobiety. Problem i pewien taki nieintuicyjne zajście, które niekoniecznie pokrywa się z autentycznymi wydarzeniami historycznymi, to, że nie dość, że one były, ale też na okładce była właśnie cała poobijana kobieta z bronią w rękach. No i gracze, sztuczną to, ręką też jedną. Nawet nie pamiętam. Gracze, kiedy zobaczyli to, tą okładkę i też to, w jaki sposób gra była reklamowana, no to zaczęli sięgać po logikę, sięgać po historię, sięgać po fakty i żadna z tych rzeczy w odbiciu od Battlefielda 5, no inaczej, każda z tych rzeczy wyglądała dobrze, chciałem powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie wyglądała dobrze, każda rzecz wyglądała dobrze i przez co Battlefield 5 nie do końca miał jak się bronić, ponieważ wiedzieli, że ani logika, ani fakty, ani historia za tym nie stoi. Więc panie Jay, pytanie do ciebie za 1000 punktów, jak odpowiesz dobrze, dam ci 2 złote. Co zrobili deweloperzy Battlefielda 5 w reakcji na atak, czy też nawet nie atak, tylko krytykę, że ej, to chyba nie ma sensu. Mogę prosić telefon do znajomego? Ja ci dam punkt, ja ci dam tak, punkt A. Przeprosili, powiedzieli, macie rację. Punkt B, nie zrobili nic, ponieważ nie będą z takim plebsem gadali. Punkt C, powiedzieli, nie wiem jak do tego doszło, osoba, która za to odpowiada, została zwolniona. Punkt D, zwyzywała graczy od niedoedukowanych, jakiś tam drugi wyraz padał, nie pamiętam, ale generalnie zwyzywali ich, że są niedoedukowani, że są głupi. Panie, ciężko, ty chyba mnie naprawdę... Za wysoko o mnie myślisz, jeżeli sądzisz, że ja rozwiążę coś takiego. Ciężko, ciężko. Nie mówili nic? C? Niestety, panie J, D. Zwyzywali obraź graczy od niedoedukowanych głupków. Nie, dobra, teraz na serio mówiąc. Z Battlefieldem też jeszcze było parę problemów, oprócz tych, których ty mówiłeś w ramach tam okładki, czy marketingu, hype'u. Sama gra miała kolorystykę taką nie bardzo pasującą, dobra, bardzo nie pasującą do tego i generalnie seria przy momencie Battlefielda 5 zrobiła spory skręt na bok od tego, co było i od tego, co gracze chcieli. I to też, żeby była jasność, to, że kobieta była na okładce, to nie jest nic z tym złego. Znaczy z faktem, że jest kobieta, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, że kobiety nie pełniły takich funkcji podczas II wojny światowej. Ja powiedziałem to, wiesz, że chodzi o fakty, że to się faktycznie historycznie nie pokrywa, więc to powiedziałem. No dobra, to ja chciałem to też co zaznaczyć, żeby nie było, że może my mamy problemy z kobietami. Absolutnie nie mamy. Chodzi jak zwykle o czystą logikę. No i tak jak powiedziałeś, EA tutaj, czy tam DICE, już nie pamiętam, nie spodobało im się to, nie spodobało im się, że klientom, graczom nie podoba się decyzja, którą oni podjęli, oni jako deweloper, no to co zrobić? Najszybsza akcja, zwyzywaj. Tak. Na pewno to się dobrze... okej. Okay. I teraz dlaczego w ogóle przykład Battlefielda dzisiaj jest ważny? Właśnie. Ponieważ już wydaje mi się, że kilkukrotnie to tak mniej więcej mówiłem o tej sytuacji, która miała miejsce, a mianowicie sytuacja pod tytułem nie kupujcie gry, jeżeli nie chcecie. I Battlefield 5 jest takim
On zaczął ten movement, on zaczął tą metę, mówiąc kolokwialnie, ponieważ oni bardzo głośno i bardzo wyraźnie na oficjalnych źródłach powiedzieli, z oficjalnych źródeł, przepraszam, powiedzieli: nie chcecie gry, nie kupujcie. I wiesz, co jest, panie, dzieje śmieszne? Ja wiem, przychodzi... jest bardzo dużo rzeczy śmiesznych, panie. Ale to będzie też, co ciebie się zapytam. Mówiąc o grach, które właśnie dzieliły tą złotą myśl: nie kupujcie gry, jeżeli wam się nie podoba, śmieszne jest to, że Dragon Age The Veilguard nie kupiłem, a jestem potencjalnym graczem tego typu gry. Concord nie kupiłem, a jestem potencjalnym graczem tego typu gry. Battlefield 5 nie kupiłem, a jestem potencjalnym graczem tego typu gry. I to jest dla mnie piękne. Jaki jest problem? Jakby ja siedzę tutaj, będąc graczem, słucham ciebie i ja sobie myślę tylko jedną rzecz. Wszystko się dodaje. Wszystko jest logiczne. Nie kupujcie, nie podoba wam się, nie kupujcie. Okej, okay, nie spodobało mi się, nie kupiłem. Tak. Wszyściutko się dodaje. Jeden do jednego do jednego. Dlaczego ci deweloperzy mają ten surprise Pikachu face? W sensie, pomijam to, że samemu można by z podstaw marketingu wydedukować, że jak robisz coś, co nie pasuje potencjalnym klientom, to możesz liczyć na słabszą sprzedaż. Ale jeszcze dodając do tego, do tych podstaw marketingu, to, że mówisz im, graczom, prosto z mostu: nie podoba się to, pip, 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 czyli nie kupuj. No i oni nie kupują i ty jesteś zdziwiony. Kurde. Jakby, gdzie ci ludzie żyją? To jest inna galaktyka. No. Ale wiesz co? Ja nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. No, powiedzieli im coś dokładnie, żeby zrobili precyzyjną rzecz. Oni robią to precyzyjną rzecz. Osoba, która to powiedziała, jest zdziwiona. To jest, ja wiem, że chcieliśmy o tym mówić na sam koniec, ale zbyt dobra okazja się natrafiła i muszę o tym wspomnieć teraz. Niedawno, wydaje mi się, że nawet jest to nasz dosłownie ostatni wspólny materiał z zeszłego tygodnia, w poniedziałek, nagraliśmy materiał o narcyzmie wśród, w tamtym egoizmie, kontekście było to, tak. Egoizmie, narcyzmie, wśród, to było wtedy... Dziennikarzy? Jednakże, jak zdążyliśmy zauważyć niejednokrotnie, że dziennikarze i deweloperzy, czy też... sami, no, deweloperzy bardzo blisko siebie są i bardzo podobne treści chcą propagować i są ewidentnie jednym zgranym, młodym, dynamicznym zespołem. Jedną stroną barykady, tak. Tak, i to, tak jak mówiliśmy przedtem o narcyzach wśród dziennikarzy, teraz, dzisiaj, na podstawie tego materiału, każda jedna z tych rzeczy, którą omówiliśmy, a zwłaszcza moim zdaniem hasło "nie kupujcie gry, jeśli nie chcecie", jest też przykładem narcyzmu, masywnego ego. Przemyśleni, że my mamy prawdę objawioną, mamy produkt objawiony, to ty obiektywnie tracisz, nie grając z tego wybitnego Concorda, wasza strata, wy cymbały niedoedukowane, my mamy wybitną grę i my jesteśmy oświeceni, bo my o tym wiemy, wy tego nie wiecie. I to jest po prostu pokazanie, że nie tylko dziennikarze, ale też deweloperzy, czy też różne role pełnili ci ludzie w firmach. Osoby tworzące gry, szeroko tak, pojęci, powiedzmy. Dokładnie. Oni po prostu najzwyczajniej w świecie również mają aspekt narcyza w sobie. Tak, dokładnie. I to jest dużo gorsza wiadomość niż dziennikarze, bo dziennikarze to jest część, to jest otoczka świata gier, a deweloperzy to jest rdzeń, wiadomo. No bo oni tworzą to gry, no chyba nie muszę mówić. I to, wiesz, egoizm... narcyzi, to wszystko się zgadzam, ale moim zdaniem to nie oddaje też pełni prawdy, bo egoizm nie powinien, to, że jesteś osobą egoistyczną, narcystyczną, nie powinno spowodować, że no to, co mówiliśmy wielokrotnie, no robisz coś, co się nie sprzedaje, tak, mówisz, nie podoba się, nie kupujcie, po czym jesteś zdziwiony. W sensie to jest inna cecha charakteru, nie wiem, jak ją nazwać. Czysty... głupota czysta? Ale nie, właśnie moim zdaniem, wiesz co? Moim zdaniem to ma też trochę związek właśnie z... Chyba, że chodzi ci, o to, że są tak mocno zadufani w sobie, tak, tak, że wydaje im się, że oni mogą obrażać wszystkich na prawo i lewo, a tamci głupi gracze i tak to kupią i oni będą w domu. Ale też, ale druga rzecz jest taka, że oni myślą, że oni zrobili coś tak wybitnego, tak powyżej jakiejkolwiek, wiesz, skali porównawczej, że każdy, kto nie kupi, jest głupcem, dlatego mogą sobie pozwolić na to, żeby ich obrazić, czy powiedzieć, żeby nie kupili, bo oni dysponują takim asem w ręku, że tylko głupiec by nie kupił. Ej, szczerze, to jest
to jest przerażający timeline, to co powiedziałeś w tym momencie. To jest przerażający timeline, ale on może być realistyczny. No tak, oczywiście, że może. Jeżeli... też nie wiem, czy mamy na to dowód, ale spróbuję znaleźć screenshota. Jeżeli deweloperzy BioWare'u podbijają sobie ego, będą w pełni świadomi, że czytają treści, recenzje przedpremierowe, czyli możemy tutaj od razu się domyślać, jak było z obiektywizmem tych recenzji, które klucze do nich, do gier były zdobywane w sposób... wiemy jaki. Znaczy zdobywane były w sposób normalny, ale jednak ta selekcja, komu zostały oddane klucze, miała miejsce. Tak, no staram się iść najbardziej naokoło, jak się da, z wiadomych względów, ale myślę, że wszyscy wiecie, o co chodzi. Wracając do meritum, jeżeli ta deweloperka, bo to była chyba pani, chociaż nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Ojej, no. Autentycznie, publicznie, bo pisała też na Twitterze, że o, tam reagując na właśnie jakąś taką recenzję przedpremierową o wątpliwej obiektywności, ona mówi: jej, ale przyjemnie mi to się słyszy, super, tyle ciężkiej pracy, tak, blood, sweat and tears, czyli w pocie czoła, crunchu, opłaca się, teraz czuję się spełniona, wiem, że stworzyłam dobry produkt. I jak osoba to, osoba zdroworozsądkowa, czyta to po premierze, to jest kompletna odklejka. To jest właśnie to, co mówiłem o innej galaktyce. Więc wracając do twojej pierwotnej myśli o tym najgorszym timeline'ie, no to nie chciałbym w to wierzyć, bo to jest tragiczne. O tak niesamowitym, głębokim poziomie egoizmu i narcystyczności, narcyzmu, to ja mogę w to uwierzyć. I to jest przerażające, że tak mogło być. Ja bym teraz na odrobinę podniesienie humoru. Nie mamy nic na podniesienie humoru. Nie, dla mnie to śmieszy osobiście, wiesz, więc ja się będę tutaj śmiał leciutko. Szanowni Państwo, dżentelmen, który jak się okazuje nie ma nic wspólnego z byciem dżentelmenem, ale niech mu będzie humorystycznie, nazwijmy go dżentelmenem, o imieniu Randy Pitchford, pewnie Wam troszeczkę świta, jest to CEO Gearboxa, czyli studia, które zajmuje się między innymi Borderlandsami. I ten pan, i wiecie co, tutaj nie ma w ogóle czasu. Czy dobra, poczekaj. Wiem, że chcesz ty powiedzieć, ale jakby ktoś nie wiedział, czym zasłynął Randy Pitchford, jak już wspomniałeś, CEO Gearboxa, chciałbym troszeczkę dołożyć kontekstu. Pan Randy jest bardzo znany od wielu lat, jeszcze przed czasem premiery Borderlandsa trzeciego, jest znany ze swojego ostrego języka, nazwijmy to, i jego wypowiedzi kompletnie, nie chcę mówić znowu oderwanych od rzeczywistości, ale chłop prosto niemiły z mostu pana wali. Tak, taki niemiły pan. Mieć to na uwadze, kontynuuj, panie. Okej, i drama związana z wtedy Gearboxem była taka, że Borderlands 3 trafił ekskluzywnie na Epica, a Borderlands 2 ogólnie jako seria była ukochana. To my z panem Jayem spędziliśmy sami setki godzin w koopie, grając ze sobą w dwójkę. Tak. I nam też było przykro, że gra wlatuje na Epica, ponieważ my nie używamy Epica i nie będziemy używali Epica i jesteśmy nie tylko my mamy taką opinię. I gracze nie byli zadowoleni. Mówili: ej, kurczę, wszystkie wasze gry były do tej pory na Steamie, czemu teraz jest na Epiku? Ja nie używam Epika, ja chcę mieć moją bibliotekę Steama bardziej kompletną. I dawali bardzo, no. I jeszcze chciałem ci wejść, bo dodać trochę więcej kontekstu, bo pamiętajmy, że to było, nie pamiętam, chyba 2018, Borderlands 3, czy tego typu, może 2019, no parę lat temu. I wtedy ludzie patrzyli na Epika dużo gorzej niż dzisiaj, bo teraz już się trochę uspokoiło z nim. Ale kiedyś Epic bardzo mocno i agresywnie i w sposób po prostu chamski podkupywał w ostatniej chwili te exclusivity deale. Tak. I Metro Team Sweeney, na przykład. Tak, Team Sweeney, czyli CEO Epica, kiedyś był dużo bardziej znienawidzony niż jest dzisiaj, bo teraz mówię, to już się troszeczkę ogarnęło. Także pamiętajmy o tym, że to było parę lat temu. Tak. I kończąc, co zrobił pan Randy, najzwyczajniej w świecie na konstruktywną krytykę, że nie podoba mi się to, że gra nie będzie na Steamie, odpowiadał im: my na tym kanale nie przeklinamy i nigdy nie będziemy przeklinali, bo szanujemy sobie to w naszych treściach. Jednakże on powiedział, żeby
szli sobie. Nie powiedział, żeby szli sobie, powiedział dużo, dużo gorzej, powiedział najgorzej, jak tylko się da. I najlepsze jest to, że to proszę sobie pójść, w cudzysłowie, nie padło raz, tylko padało wielokrotnie. I jego odzewem na krytykę było: wy idźcie sobie. Będziecie mieli screeny na ekranie, tak jak mówiliśmy, ale po raz kolejny, wyruszmy tymi myślami do 2019, czy kiedy by tam była ta premiera. Mówisz, oczywiście bez żadnego wcześniejszego powiadomienia, no bo nikt tak nie robi. Mówisz: dzień dobry, nasze gry poprzednie były na Steamie, zgadza się. Trójeczka będzie miała ekskluzywity na Epika. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wam się nie podoba. Nie podoba się. Do widzenia. Gracze, a jeszcze kolejna rzecz. Sam Borderlands 3 jako treść gry i mięcho gry było wątpliwe pod względem, pod wieloma względami tak naprawdę. Więc pamiętajmy też, że to nie było tak, że Borderlands 3 podbił poprzeczkę względem dwójki. Nie. Tam on był bardzo średnią grą, zwłaszcza pod tym względem humorystycznym, który jest ważną częścią, był ważną częścią Borderlandsów. Tak. Tak. I ta część humorystyczna była bardzo nie w smak w trójce, więc mówię, też weźmy to pod uwagę. I teraz ty jesteś graczem, który dowiaduje się, że następna część twojej ulubionej serii wychodzi na Epica. Kompletnie informacja z mostu, tak? No bo mówię, nikt się tym nie chwali. Mówisz: kurczę, no nie fajnie. Randy, mówisz to publicznie. Randy Pitchford widzi twoją wypowiedź i on ci mówi, żebyś sobie szedł w sposób zdecydowany. Tak jak ty mówisz, panie A. Nie był sprowokowany. No bo przepraszam bardzo, no nie może nazwać prowokacją tego, że gracz mówi, zaznaczmy w sposób kulturalny, tak? Bez żadnych wyzwisk, bez żadnych niecenzuralnych słów. Mówi w sposób kulturalny. Kurczę, nie podoba mi się, że jest exclusivity deal na Epica, no bo komu miałby to się podobać w 2019, kiedy Epic, mówię, hurtowo po prostu robił takie zagrywki poniżej pasa. I no oczywiście, dostajesz odpowiedź wiadomo jaką. No tak, to mówię, ale to jest typowy problem z kategorii absolutnie zrozumiałych. Masz całą serię na Steamie, seria jest uwielbiana, ludzie nie mogą się doczekać, zwłaszcza, że nie różnica, tylko gracze musieli czekać, jeżeli się nie mylę, nie wiem, około 7-8 lat na premierę trójki. To naprawdę nie była mocno wyczekiwana gra i bardzo ukochana przez graczy. No i na koniec okazuje się, że trafia na exclusivity na Epica. Oczywiście w tamtych czasach taka wiedza była, więc no przesada. I ja powiem, że bo mieliśmy podsumowaniem naszego materiału, miało być właśnie po raz kolejny odniesienie się do tego narcyzmu, do tego ego. Jednakże tego nie zrobimy, bo już to zrobiliśmy. Ja bym ten materiał podsumował bardzo szybko i bardzo konkretnie. Panie Jay, drodzy słuchacze, nie podoba wam się? Nie kupujcie gier. Nie podoba wam się, co my mówimy? Nie słuchajcie nas. Prosty nie, sprawy. Nie możemy tak powiedzieć, panie Jay, bo to zaraz recepty materiału dwa wyświetlenia będzie. Nie, nie, nie. No. Ale wiadomo, że żartuję, ale spójrzmy na to po raz ostatni, tak zdroworozsądkowo, na to poziom abstrakcji reprezentowany przez deweloperów, przez publisherów. No bo z mojej perspektywy, gracza w 2024 roku, to się wszystko zgadza. Oni tworzą słabe gry, przepełnione takimi i innymi treściami. Te gry się nie sprzedają i studia upadają. Concord, wiadomo, i tak dalej. Też bardzo często w sposób taki... Ja w ogóle mam wrażenie, że trochę kwestia poprawności jest takim kozem ofiarnym, bo na przykład taki Concord to nie było przyczyną upadku tej gry. Przyczyną upadku było to, że konkurował z naprawdę wybitnymi grami, pomimo tego, że była to gra płatna, a na przykład taki Overwatch był grą darmową i Dragon Age The Veilguard jest obiektywnie grą. Wiele osób mówi, że jeżeli patrzymy na to jako grę Dragon Age, to jest to 2 na 10, jeżeli patrzymy na to grę jako no bo jest. Jako na grę, która nie jest Dragon Age'em, tylko jakąś losową grą, to też jest 2. To jest to
Nie, to jest to powiedzmy 5 na 10 i to jest właśnie, to jest to, że czasami bardzo łatwo ludzie wycierają sobie troszeczkę nieładnie mówiąc gębę, zrzucając całą odpowiedzialność na to, że jakaś tam grupa społeczna rzuca się, że nie podoba im się, że jest ileś tam, jakiś tam płci chociażby, chociaż chciałem pierwotnie coś innego powiedzieć. Mm-hmm. I to jest takie, wiesz, właśnie wycieranie sobie gęby, a nikt już trochę nie myśli o tym, ej, ale czy sama gra była dobra, bo moim zdaniem Concord był beznadziejny, moim zdaniem Dragon Age, w którego nie grałem, ale bardzo dużo patrzyłem, żeby wyrobić sobie rzetelną opinię, był nudny, nieciekawy i bardzo infantylny. Jaka tam jeszcze była gra? Battlefield 5, nie pamiętam już Battlefielda 5, od tego czasu jest 7 innych Battlefieldów, więc znaczy, niestety nie pamiętam. Trzeci Borderlands też nie urwał 4 liter, jeśli chodzi o sprzedaż, tak, z tego co kojarzę. Zwłaszcza więc jakby wszystko się dodaje, nie? To wszystko ma sens. I dobry punkt poruszasz, panie, żeby nie robić konkretnie kozła ofiarnego z tej poprawności politycznej. Concord, jeżeli miałby, byłby po prostu fun to play, mówiąc najprościej, to on by się obronił. Oczywiście, bo był darmowy, gry, jakby był fajną grą. Chociażby jak Baldur's Gate, czy Horizon Forbidden West, które mają pewne treści, które na przykład mi personalnie się niekoniecznie podobają, ale one się bronią miliardem innych rzeczy. Tak. I dochodzimy do bardzo fundamentalnej rzeczy, jeśli chodzi o gaming, o gry wideo, o rozrywkę w ogóle. Jeżeli coś jest fajne, dobrze się... Masz, nie wiem, jak to prościej powiedzieć. Jeżeli w coś ci się dobrze gra, to nie ma znaczenia, znaczy możesz tam wkładać inne rzeczy i to nie będzie bolało. No. Tak jak mówię, mi się nie podoba za bardzo, ale ja nie robię z tego dramy na przykład w Horizonie drugim, ponieważ to jest mała rzecz i ja zapominam o tym, ja idę dalej i ja mam czerpię przyjemność z rozgrywki. Oczywiście. Jest prosta sprawa. Więc to jest naprawdę bardzo fundamentalne. W związku z czym, jeżeli deweloperzy tego nie rozumieją, bo wydaje mi się, że tego nie rozumieją, obrażając wszystkich naokoło, już pomijając aspekt narcystyczny, to wydawałoby się, że oni nie rozumieją tego, co ja powiedziałem o tych fundamentach. No, nie chce mi się w to wierzyć, bo chyba to oni tworzą gry, nie ja. Wiesz co jest też, panie Jay, przepraszam, że tak ci wchodzę, paradoksem, że w przypadku takiego, no operujmy na najświeższym przykładzie, chociaż robię to dosyć niechętnie, paradoksem jest to, że uważam, że gdyby Dragon Age The Veilguard nie posiadał w ogóle tych skrajnie zaimplementowanych pewnych tematów, to i tutaj może być wielka kontrowersja, ale to proszę wysłuchajcie mnie, możliwe, że byłby lepiej oceniony, ponieważ... Na ten moment istnieje bardzo często próba i taka metoda oceniania Dragon Age'a jako oceniania ideologii, a nie oceniania gry. I gdy wchodzimy na Steama, gdy wchodzimy na Metacritica, to widzimy bardzo często pod recenzją pozytywną, nie ukrywa się, gra jest dobra, tylko ja wspieram daną grupę osób, ja wspieram mniejszości i dlatego właśnie mówię, często pozytywne oceny gry są nie oceną gry, tylko oceną ideologii, która idzie w parze z tą grą. Więc czy to ma sens, to co powiedziałem? Nie wiem, ale taka przyszła mi do głowy. Znaczy ja rozumiem, o co ci chodzi i to zupełnie mi z kolei przyszło do głowy, zupełnie jakby nie było miejsca w grach wideo na takie te, ale to jest chyba hot take na takie treści polityczne. Ale gdzie tam, co ja tam wiem? Ja w końcu nie jestem pracownikiem BioWare'u. Ja nie jestem deweloperem. Jesteś talentless freakiem, incelem i niedodukowanym głąbem. Ja jestem... No dzięki, no. Nie no, przepraszam. Ja jestem zwykłym zjadaczem chleba, jak to zwykłeś mówić, czyli graczem. Tak. Także proponuję deweloperom zacząć tworzyć dobre gry, a potem obrażać wszystkich innych naokoło i konstelacje gwiazd i to, że zupa była zasłona i tak dalej, i tak dalej. Tak. Zacznijmy od tworzenia dobrych produktów, nie? Tak. No. Oczywiście. No to wydaje mi się, wiesz, panie, wydaje mi się, że ta z kolei ideologia nie powinna się zmienić od samego początku. Ale... Twórzmy dobry produkt. Tak, no ty się śmiejesz, ale oni to zatracili. Ja to wiem, tak, że oni to zatracili, więc ja to mówię do nich oczywiście, a nie do nas graczy. Ja to kompletnie rozumiem, jak najbardziej. Ja oczywiście, że tak. Z tą myślą sugeruję się rozejść. Bardzo dziękujemy i jeszcze raz za wspieranie naszego kanału w myśl obecności i za przesłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się dobrze słuchało i trzymajcie się ode mnie. Tak, no troszeczkę się odpaliliśmy, ale było o czym rozmawiać. Jak zwykle zapraszamy do konstruktywnej konwersacji, dyskusji, dialogu w komentarzach. I co? Do usłyszenia do następnego.